A to, co za moment zobaczysz, o kurde, jaki mam głos, wydarzyło się naprawdę. A co się wydarzyło? A skąd ja mam wiedzieć? No ruszam dopiero. Ale lepiej niech się coś wydarzy, kurde, bo ruszam na takie meczycho, że na bilet na to meczycho wydałem prawie 600. Więc byłoby miło, żeby się coś wydarzyło. A zwłaszcza, że chyba jestem przeziębiony i powinienem siedzieć na tyłku. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. No dobra, jest sobotni poranek. Kibole na mecz ruszają! Na to wio! No i już jestem na miejscu, w Ostrawie czeskiej. Ostrawa. Nie to, że w polskiej Ostrawie. I tu za mniej więcej 3 godziny rozpocznie się to wielkie meczycho hokeja. Polska dopierdzieli dzisiaj Łotwie. Tak, przyjechałem na Mistrzostwa Świata hokeja na lodzie, dywizja najwyższa. A co? 22 lata Polacy nie grali na takich zawodach. Wiecie, co ja robiłem 22 lata temu? 22 lata temu to mnie na świecie jeszcze nie było. O tu chyba będzie się działo. Kurde, to sami Łotysze są. Ja pierdzielę, Polaków prawie w ogóle nie ma. Jako, że jestem chory, to poszedłem sobie kupić grzańca nawet. O kurde, żeby się wykurować trochę. Ale się okazało, że nie mieli, to wziąłem chociaż zimne, no może pomoże. To jest jakiś sektor Łotyszy w ogóle? Kurde, Polaków tutaj w ogóle nie ma. Mało, za mało. Może byś chciał się pomalować? No i już po meczu się rozpadało w międzyczasie i ściemniło też. A jak mecz? No były emocje, no kurde, kapie jednak rzeczywiście. No były emocje. Kurwa! Na lodowisku emocje były i się udzieliły. Jest! Kurwa! No co, że nie ma gola jednak? Kurwa, to ja się nie wiem. Jest gol czy nie ma? Kurwa! Dobre. Prowadzimy na Mistrzostwach Świata w hokeju. Był remis, no Polska zremisowała z Łotwą. Przegrała w dogrywce. A co się działo na trybunach? Co się działo? No właśnie, co się działo? Atmosfera była wzorowa. Derby Belgradu to pikuś przy tym, nie? Było pięknie. Nie no, gdzie tam, no piździawa była taka, że ja nie będę tej atmosfery komentował. Ale wydaje mi się, że na każdym meczu, kurwa, po jakichś kałużach łażę, na każdym meczu, na jakim w życiu byłem, na którym było więcej niż 15 osób, to atmosfera była lepsza niż na tym hokeju na Mistrzostwach Świata. A tak w ogóle to dzisiaj, teraz chyba nawet, trwa finał Eurowizji, a ja nie oglądam. Ale żeby nie było, to też sobie zaraz zaserwuję jakąś drobną ucztę muzyczną. A coś w stylu Luny se posłucha. No i już mamy niedzielę. Pora opuszczać mój luksusowy apartament. Za 310 zł tylko, o kurde, jaki on głos dzisiaj znowu. I tak cud w ogóle, że był dostępny. Chyba 2 miesiące temu go rezerwowałem. A wszystkie noclegi w Ostrawie w tym czasie to tak minimum 1200 zł chyba. A ten 310. A wiedziałem, że to wybór przedni, bo już kiedyś w nim byłem. I niezłą pogawędkę miałem z właścicielem. Niezły koleś. Mówił, że bardzo lubi gościć Polaków, bo Polacy mają ten dowcip, którego nie mają Czesi. Polacy po wizycie to bardzo ładnie w internecie skomentują. Ten hotel, hostel, bo to hostel jest. Zawsze piszą, przepyszne śniadanie, cudowny wystrój. A właściciel na to, przecież ja tu kurwa nigdy śniadań nie miałem. Przecież wystrój, no jak, no przecież syf totalny. Ale ja takie poczucie humoru lubię. On tak powiedział, Polaków gościsz łoki, kibice Łotwy się pojawili na horyzoncie. Tak więc hotel niezły, a koncert, kurde, koncert wczoraj też był niezły. Nawet sobie kupiłem gadżet jednego zespołów. O, nawet go mam chyba w kieszeni, bo przez takie suweniry to zawsze się w kieszeni nosi. Sosiwo! Sosiwo zespołu
Kurde, no nie pamiętam. Nie pamiętam za bardzo, jak się zespół nazywa. A dlaczego w ogóle za ten numer zapłaciłem? Prawie 600? Trolejbus, kurde, ja uwielbiam trolejbusy. Dlaczego zapłaciłem prawie 600? Bo kupowałem bilety dawno temu, jak było duże zagrożenie, że wszystkie wykupią, i kupiłem jakiś pakiet na dwa mecze jednego dnia. No okazało się, że oprócz biletu na mecz Polska-Łotwa, miałem też bilet na mecz Stany Zjednoczone-Niemcy, który był zaraz po. No ludzie, no. Gdzie ja będę szedł na taki mecz? Więc poszedłem na koncert. I nie żałuję, bo koncert był przedni. Atmosfera na tym koncercie, że 159 tysięcy razy lepsza niż na tym hokeju. Dobra, pora zaraz opuszczać te Ostrawy Pikną. Koniec narzekania, już jestem w Polsce. Zaraz sobie otworzę śniadanko. I teraz będziemy zajmować się samymi pozytywnymi rzeczami. Nawet hokejowymi, tak. O, przypomniało mi się w ogóle, że jakiś czas temu byłem na bardzo porządnym meczu hokeja. Chyba coś tam nagrywałem, a to się nie ukazało. Więc to jest dobry moment, aby zapoznać Państwa z trzecią ligą hokeja na rolkach w Portugalii. Byłem na takim meczychu. Przepraszam. W Cascais. Piękna miejscowość pod Lizboną. Piękna miejscowość i meczycho też było piękne. Trybunach. To są połowy czy tercje? A może kwarty? A bilet na ten mecz kosztował? No też prawie 600 zł. 2 euro chyba. O, rzut karny chyba jest. Rzut karny. Brało się udział w losowaniu nagród, a główną było wino. Nie wygrałem. No nie jest chyba łatwo strzelić z tego karnego, bo widziałem 4. Jeszcze ani razu gola z tego nie było. No może do 5 razy sztuka. No. Dupa. No złego słowa nie powiem na trzecią ligę hokeja na rolkach w Portugalii. A złego słowa też nie powiem na polską C-klasę, czyli dziewiątą ligę piłki nożnej, na którą właśnie zmierzam. Jestem w miejscowości Bełżnica. I idę teraz na takie zawody, że o ja ciepier. No droga na meczycho taka, że to od razu widać, że to nie będzie zwykły mecz. No i już widzę boicho. A to będą wielkie derby rezerw w tej lidze dziewiątej. Jak to gra? Rozwój 2 Bełżnica, drużyna, która rozwija się non-stop. To wygra mecz! Rozwój! O kurde, i tu nawet mają jakąś sekcję wędkarską. Kto wie, może nawet jakieś ryby będą serwować na tym meczu. Kontra naprzód 2 Boruci. Czyli drużyna, która ciągle gra ofensywnie do przodu. No. Takie dzisiaj się trafiło partizado. Partidazo. Ho, 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 jacyś przybysze z mat planety nawet dotarli. No i co to było za meczycho? Mamma mia! Aj! Świetny futbol! Aj! Świetne sędziowanie! Doświadczony arbiter na linii dzisiaj. Nie powinno być żadnej wtopy. Fiu, a sędzia na linii dorobił się nawet młodszego asystenta. I nigdy byście nie zgadli, kto w tym meczu zagrał! Rambo? Sam Rambo! Rambo gra. On pewnie wie, że w drużynie... Wszystko wiem, tak. W drużynie gospodarzy gra Rambo. Który to Rambo? No właśnie. Jak się panu wydaje, który to może być Rambo? Najpierw muszę dojść, która to jest drużyna gospodarzy. To jedynie nie. Bramkarz, no Jezus Mariano. Rambo to jest klasyczna dziewiątka. Rambo! Rambo! Rambo potrafi. To taki przyszłościowy Rambo, taki. No, Rambo co prawda gola w tym meczu nie strzelił. Ej, no kurde, zdjęli Rambo. No ale i tak wiadomo, jak to się musiało zakończyć, no. O kurwa! Rambo i spółka, no dokopali Marianowi i spółce 3-2. No to się teraz zrobiło. I wielka radość gospodarzy. Nie widać za bardzo radości. Nie no, cieszą się. Tak? No zobacz. Patrzymy w innym kierunku chyba. A po krótkiej przerwie regeneracyjnej nasza młodzieżowa wycieczka udała się do słynnej Olzy. A kolejny mecz klasy C, czyli Ligi 9.
No! Takie meczycho, że my tu normalnie mamy zlot młodzieży dzisiaj. Tak, sama młodzież jest. Światowy zlot młodzieży. Sama młodzież i tylko młodzież. Średnia wieku w naszym sektorze to ile? 14 i pół. No te pół to jest takie naciągane. Naciągane. Kurwa! Misiek! Kurwa! No to jest prawdziwy mecz na szczycie teraz. Gospodarze to... Olszynka Olza. Olszynka Olza. Na wiosnę podobno nie wygrali nic. Goście LKS Bojanów albo Bojanów podobno nie wygrali nic przez cały sezon. Nawet nie zremisowali nic. No takie meczycha to są warte dużo więcej niż te tytułowe 6 stówek chyba nawet. 8 co najmniej. Ale 8 stówek to byście dali za taki mecz, nie? Czy 9? 9. I pewnie wam się wydaje, że to jakieś podśmiechujki, tak? No to proszę zobaczyć. O kurwa. Ja pierdolę! Jakie bramy są? Kurwa masz! Typowa C-klasa, nie? Nie wiem, czy ktoś takie bramy strzela na C-klasie. C-klasie to standard jest przecież, no jak. A zwrotów akcji to w tym meczu było więcej niż ja mam jak meble z Ikei składam. Najpierw tu coś wystaje, potem z drugiej strony mi coś wystaje. Ja pierdolę! O kurwa! W tym meczu na prowadzenie dwa razy wychodzili goście. Bojanów. Kosmos! Kosmos! A jak się zakończyło? Drużyna Olzy to nie miała w swoim składzie Rambo, ale miała Kamilka. No, Kamilek? Kamilek! Nie, no jak Kamilek to musi wpaść. Kamilek pierdyknął bramek 5. Aj, kurwa! To jest tak. Tak, to musi być gol. To musi być gol. I przewrotka! O kurwa, nie przewrotka, ale... No lepiej by było z przewrotką, ale już nie wybrzydzajmy. I Olza wygrała to spotkanie 6-2. O kurwa, ale tu odpuści. I takie to piękne zakończenie weekendu się trafiło. O! Brawo Lopez, który to Lopez? A na koniec jeszcze zostawię państwa z zagadką. Ile kosztowało piwo na hokeju w Ostrawie? Odpowiedź A, 1 zł. Odpowiedź B, dopłacali 7 zł, odpowiedź C, złotych 20. Dziękuję za uwagę, ahoj! Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Czerwony wygrywa, czerwony przegrywa, taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać. Kto nie gra, ten nie wygrywa.